Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jakimi zasadami kierować się, kiedy zostajesz sam na sam z dzieckiem. Jest to wyzwanie dla nas, dla mężczyzn, ale nie powinniśmy się tego bać. Jest parę patentów, które fajnie wdrożyć w życie. Jak wiecie, mój Bruno ma już prawie 3 lata. Niejednokrotnie zdarzało mi się zostawać z nim sam na sam. Musimy pamiętać o tym, że żona też, żona, dziewczyna, narzeczona też powinna mieć czas dla siebie. Zanim twoja żona wyjdzie na kawę, do kina, zapytaj właściwie o wszystko. Tak naprawdę nie ma głupich pytań. Detale, które nam się wydają z początku mało ważne, okażą się dosyć dużym problemem, jeśli będziemy przez pół godziny szukać czegoś istotnego. Bycie sam na sam z dzieckiem nie ogranicza cię w codziennych czynnościach. Sprzątajcie razem, gotujcie razem, pieszcie razem, oprócz bawienia się i czytania książeczek. Kwestia polega na tym, żebyście wszystkie rzeczy, które przydadzą wam się podczas wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, położyli w jednym miejscu, a najlepiej w pokoju, w którym będziecie spędzać ten czas. Wiem o tym doskonale. Nieraz zdarzało mi się, że podczas zabawy z maluszkiem o czymś mi się przypomniało. Musiałem ruszyć się z pokoju do pokoju. Niekoniecznie było to najfajniejsze rozwiązanie logistyczne. Nie panikuj, szczególnie jeśli chodzi o kąpiel, czy też kiedy dziecko jest głodne. Pamiętaj, że jeśli jest głodne, to na pewno ci to zakomunikuje. Albo płaczę, albo po prostu powie. A co masz ochotę? Zupę. Jaką zupę? Ogórkową. Ogórkowa dzisiaj ma być na obiadek? Może ziemniaczki. Jedna ziemniaczki? Dobra. Natomiast jeśli chodzi o kąpiel, boimy się też, że czasami nie poparzymy dziecka w wannie. Nie poparzymy. To nie jest fizyka kwantowa. Dziecko kąpie się w takiej temperaturze, jakiej my się kąpiemy. Powiem szczerze, że nie ma nic przyjemniejszego niż wspólna kąpiel z dzieckiem. Pamiętam, jak ktoś był malutki i to były najfajniejsze i najmilsze chwile, które spędzaliśmy razem. Poza tym buduje to bardzo fajną więź między ojcem i dzieckiem. Cieszcie się wspólnie spędzonym czasem. To są chwile, których nigdy nie odzyskacie. A, i pamiętajcie, żeby żona nigdy nie wyłączała telefonu. Dzięki bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że skorzystacie z kilku chociaż moich rad. Jeśli macie swoje rady sprawdzone, piszcie w komentarzach. Oprócz tego oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i lajkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku.